Dziś pojechałem do Sosnowca, gdzie działo się naprawdę sporo. Sprawdziłem VIP-a, zagrałem FIFA na stadionie i prawie byłem świadkiem bójki pomiędzy kibicami a piłkarzem, a na koniec wkręciłem się na konferencję prasową. W Sosnowcu działo się naprawdę dużo, a kontrowersji nie brakowało. Zanim przejdziemy do filmu, chciałbym wspomnieć o sponsorze tego kanału, bukmacherze Betfan, który przygotował dla Was naprawdę fajną ofertę. Po rejestrując się z linku, który znajduje się w opisie, dostajecie aż 200% bonusu. Czyli na przykład wpłacając 50 zł, macie aż 150 zł na grę. Pamiętajcie jednak, że oferta skierowana jest tylko dla osób pełnoletnich, a my wróćmy już do Sosnowca. No zobaczymy, czy dziś do Sosnowca uda mi się przywieźć szczęście i chociaż 3 punkty. No, myślę, że tutaj jednym by też nie pogardzili. Stadionik, jak widzieliście wcześniej i teraz, no jest naprawdę mega fajny. Pokażę Wam zaraz strefę VIP, bo tam też się wybiorę. Zjemy, mam nadzieję, że zjemy. Nie tak jak w Łodzi, jak mówiłem, że zjemy, no a nic nie zjadłem. No i co, no przede wszystkim 3 punkty. Kibiców ma być niby 3000, ale podobno kibice Motoru utknęli z powodu tragedii. Przed meczem zbadałem jeszcze nastroje u młodych kibiców i były one dość pozytywne. Chłopaki optymiści jak zawsze, nie? Idziemy po 3 punkty, nie? Mam nadzieję, że dzisiaj przywiozłem szczęście wam. Trzymajcie się. Ale ty, mogę się poczuć jak maskotka, nie? Na 1000 łapek w górę będę maskotką na meczu, nie wiem, jeszcze jakiejś drużyny, ale gdzieś się wkręcę, nie? 36. A to, co zobaczycie za chwilę, no to jest coś pięknego. No atmosferka naprawdę jest pompa. Że aż od imowe tutaj się dzieje naprawdę, no ta graczka to wygląda super. A teraz idziemy otwierać paszkę z kolu. Powiem wam tak, no tak mecz można oglądać, nie? Fifka, meczyk. O, karny, aj. Złapię to, 100%. Strzelać. 1-0 dla Motoru. Dobra, jak widzicie, jestem na meczu Zagłębia i teraz będziemy otwierać paczkę w ciemno. Dobra, oczywiście chodzi o paczkę z ikoną, lecimy. Jest już? No jest, no. Dobra. Włochy? Nie. Europa? Tak. Hiszpania? Nie. Niemcy? Nie. No i ciężary, nie. Ja pierdzielę. Węgry? Nie. I jakaś podpowiedź, Europa Wschodnia? Sąsiad Polski. Sąsiad Polski, no. Ukraina? Nie. Czechy? Tak. Nedved? Tak. Ja pierdolę. No to przepraszam bardzo, no niestety no nie udało się, ale trafiliśmy lepiej tutaj niż kolega. A no tutaj nie dzieje się za ciekawie niestety. No, no, nie, no, nie, nie, symulka, żółta. Ja już dostał żółtą, nie? Za takie coś czerwone. Ale to się nie daje, coś takiego. To tu się teraz stało, to jest hit. Zawodnik dostał drugą żółtą kartkę, teraz za symulkę, no w sumie... Drugą żółtą kartkę za takie coś. ...się potknął. Nawet co mam powiedzieć, serio jestem w szoku, no i teraz szanse Zagłębia na zwycięstwo, no trochę stopniały. Możesz w 18 minucie wyrzucić tak zawodnika za takie coś, bo psujesz całe widowisko, no. Tym razem popracował w defensywie klub, ale kolejna wrzutka, Rybicki, lewa noga, słupek! Na poparczce poszedłem po to, po co tak naprawdę tam przyjechałem, czyli przetestować strefę VIP i tutaj pozytywnie się zaskoczyłem. Do wyboru mieliśmy naprawdę sporo jedzenia. A pamiętacie chyba, jak było ostatnio. No i tym razem nie musiałem zapłacić nic. To co widzicie na talerzu, taki miszmasz sobie zrobiłem, mam łazanki, nie wiem co to jest. I tak, też nie wiem co to jest. Mamy tutaj właśnie w cenie VIP-a. Weźmiemy sobie zaraz piwko. Piwko jest płatne z tego co wiem. No i co, próbujemy, czy to w ogóle jest dobre, ale
No, wygląda to dobrze. Tutaj mamy łazanki, tutaj nie wiem co to jest. Tutaj też nie wiem co to jest, ale no, mam nadzieję, że będzie smaczne. Jeśli chodzi o mecz, to wydaje mi się, że sędzia zabił to spotkanie, ale jedzonko naprawdę dobre. Fajnie, że na tym VIP-ie jest coś takiego, że no, macie jedzonko, możecie sobie jeść ile chcesz, tak jak no, powinno to wyglądać, no w końcu jesteśmy na VIP-ie. A tutaj mamy parking, więc naprawdę, jeżeli chodzi o strefę VIP, no to naprawdę bardzo ładna. Podobna trochę do strefy we Wrocławiu. Słowa, dzieneczka na VIP-kach też elegancka, no ale no, tak jak wam mówiłem, to jest nowy stadion i tutaj, no tak jak widzieliście, no dogodnie mam bardzo dużo... Zagrać do wbiegającego Wolskiego, Śpiewak, czy zdoła się odwrócić? Zdołał! Właśnie padła bramka na 2-0, no mega słabo to wygląda, jeżeli chodzi o Zagłębie. No ale no co, tak jak mówiłem wam wcześniej, no sędzia zepsuł to spotkanie kompletnie. Sędzia oberwał chyba ścieżką. Poprzeczka ratuje. Takie delikatne dotknięcie. Śpiewak w 16. Będzie okazja, skalę 3-0. No, nie wygląda to dobrze. 3-0, 63 minuta. No, tu może skończyć się wysoko, bo Zagłębie gra w 10. Naprawdę, jeżeli chodzi o motor, wygląda to naprawdę dobrze i może nie jest to ekipa ekstraklasowa, ale na tle, no tak, no niestety słabego Zagłębia, no wyglądają oni bardzo dobrze. A tutaj kibice. Naprawdę jadą nieźle. A tutaj zaraz będziemy mieli bramkę? No, prawie. No spójrzmy. I... Ale skleimy. Kibice naprawdę są niesamowici tutaj, no jest lepszy jak widziałem, ale naprawdę no ekipa wjazdowa naprawdę fajna, a akustyka tego stadionu też robi sporo. Super, ale coś się dzieje. No a tutaj jeden z kibiców rzuca ścieżkami, tutaj widzicie. Nawet sędzia wcześniej oberwał, więc to dzieje się niestety. No co tu się dzieje, no? 4-0. I atmosfera podobna jak na UKS-ie, no niestety. Nie dzieje się tutaj, bo przykro się na to patrzy. No a kibicom Zagłębia za skórę najbardziej zaszedł Mike Carvot, no sami zobaczcie. No widzimy ścieżki lecą. Oczywiście te obelgi były kierowane też w innych zawodników Zagłębia. No kibice są lekko mówiąc niezadowoleni, ale nie ma nic co dziwić, bo Zagłębie jest ostatnie w tabeli i tam mamy w ogóle inne nastroje, a tutaj... No a tutaj na koniec klasyczna konferencja prasowa, wygraliśmy, szacunek dla przeciwnika, bla bla bla, nudy. I tym skończymy ten materiał, trzymajcie się, do następnego, cześć! Okej, mamy to. Ui.